W Wydziale Mechanoskopii prowadzone są badania identyfikacyjne płyt CD. Na początku lat 80. do powszechnego użytku wprowadzony został nowy nośnik informacji, między innymi muzycznych, płytę kompaktową. Ze względu na to, że produkcja tych płyt jest bardzo tania, a ceny samych płyt w sprzedaży detalicznej są wysokie, natychmiast powstało podziemie, które trudni się nielegalną produkcją tych płyt. Maszyny służące do produkcji płyt można traktować jak narzędzia, które mają swoje niepowtarzalne indywidualne cechy. W związku z tym płyta wykonana na takiej maszynie odwzorowuje cechy tego narzędzia, czyli właśnie tej maszyny do produkcji płyt. W związku z tym zaistniała możliwość identyfikowania maszyn służących do produkcji płyt na podstawie właśnie konkretnych płyt. Proces polega w ten sposób, że zabezpiecza się w różny sposób operacyjnie bądź poprzez akcje prewencyjne zabezpiecza się płyty, które w procesie dochodzeniowo-śledczym ustala się, że są to płyty nielegalnie wyprodukowane, a następnie przeprowadza się badania w celu ustalenia, z jakiej fabryki te płyty pochodzą. A żeby można było takie badania porównawcze przeprowadzić, konieczne jest zbieranie płyt wykonanych legalnie w fabrykach legalnie działających, bo niestety należy zaznaczyć, że w większości płyty nielegalne pochodzą właśnie z tak legalnie działających fabryk. Tu przykładowo mamy płyty, które zostały wyprodukowane nielegalnie. Są to po prostu tak zwane piraty. Proces identyfikacji maszyny polega na badaniu płyt pirackich i płyt pochodzących z legalnych wytwórni. Polega to na tym, że przy użyciu mikroskopu metalograficznego obserwujemy powierzchnię płyty, na której odwzorowują się cechy maszyny, a następnie cechy te rejestrujemy dla umożliwienia przeprowadzenia badań porównawczych. Przykładowo mam tutaj na mikroskopie położoną płytę piracką i poszukuję cech, na podstawie których mógłbym zidentyfikować maszynę, która posłużyła do wyprodukowania tej płyty. Tak przykładowo wyglądają cechy maszyny, które odwzorowały się na powierzchni płyty. Jeżeli takie cechy już znalazłem, wtedy badając płyty pochodzące z bazy prowadzonej w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym, zawierającą przykłady płyt wyprodukowanych na maszynach u legalnie działających producentów, przeszukuję wszystkie płyty właśnie z bazy pod kątem znalezienia cech podobnych. Bierzemy wtedy właśnie przykładowo płytę pochodzącą z legalnej produkcji i poszukujemy cech podobnych. Jest to dosyć żmudna praca, ponieważ płyta ma średnicę 12 cm. Całą taką powierzchnię płyty trzeba przebadać, a powiększenia, jakie są stosowane podczas tych badań, sięgają nawet 500 razy. W związku z tym obejrzenie całej płyty trwa bardzo długo. W tej chwili udało się znaleźć cechy podobne. W tym obszarze widać cechy, które były widoczne również na poprzedniej płycie. Najczęściej spotykanym przestępstwem w przypadku produkcji płyt CD jest produkcja nielegalnych płyt przez legalnie działających i istniejących producentów. To znaczy, dany producent wykorzystuje te same maszyny, które służą do produkcji
legalnych płyt do wykonywania płyt nielegalnych, czyli tak zwanych pirackich. I przedstawiona zgodność cech indywidualnych płyty zabezpieczonej na przykład na bazarze i stwierdzono, że płyta ta jest nielegalna, to cechy tej płyty, jeżeli odpowiadają cechom płyty zabezpieczonej u producenta, czyli wykonanej w sposób legalny, jest to płyta legalna, to wtedy mamy jednoznaczny dowód kategoryczny, że ta nielegalna płyta została wyprodukowana nielegalnie na legalnie działającej maszynie. Z czasem pojawiły się nowe nośniki, tak zwane zagęszczone zapisy, czyli DVD, audio i SACD, jak również kino domowe popularne, czyli DVD, wideo. W tym momencie aparatura dotychczas stosowana przestaje być wystarczająca, a to dlatego, że płyty z nowym nośnikiem, z nowymi zapisami są to tak zwane płyty hybrydowe, w związku z czym mamy do czynienia z zapisem na wielu warstwach. A żeby takie płyty móc badać pod kątem zidentyfikowania maszyny, konieczny jest absolutnie inny sprzęt mikroskopowy, to znaczy taki, który umożliwiałby jakby przejście przez warstwy przezroczyste płyt. Takim urządzeniem jest mikroskop konfokalny, który wykorzystuje jako źródło światła laser. Za pomocą takiego mikroskopu jesteśmy w stanie wedrzeć się jakby w głąb materiału służącego do produkcji płyt. Niestety są to urządzenia bardzo drogie, a poza tym, jak dotychczas przynajmniej, proceder ten odnośnie płyt DVD nie istnieje bądź jest w bardzo małym zakresie.